Przemysł przetwórczy, budownictwo infrastrukturalne czy górnictwo nie mogą się obejść bez transportu ponadnormatywnego. Nie każdą konstrukcję, maszynę czy urządzenie można przewieźć w częściach mieszczących się w skrajni drogowej. Pozostaje wtedy transport ponadgabarytowy, który do tanich przyjemności nie należy, ale często jest mniej kosztowny niż ponowny montaż. W miejscu rozładunku bardzo często nie ma warunków do zmontowania ładunku albo też trudno zastosować jakieś technologie spotykane w fabrykach. Dlatego pozostaje ciężki transport ponadnormatywny, ale za to bardzo widowiskowy. Nierzadko posiadają zwolnice, w mostach oczywiście, bo to jest silniejsze, czołowe sprzęgi i specjalne przekładnie. Standardem są nowoczesne ciągniki siodłowe o mocy grubo powyżej 500 koni mechanicznych. W zasadzie tu nie ma ograniczeń mocy, ale jak na razie producenci zatrzymali się w granicach około 750 koni mechanicznych. Myślisz, że tak łatwo wycisnąć takie stado kudzeków z kawałka metalu, jakim jest silnik? Równie niecodzienne jak moce silników są ilości osi. Dużo większe niż w standardowych ciągnikach naciski rozłożone są na 4, a nawet 5 osi takiego pojazdu. Ciężkie konie pociągowe oferują niemal wszyscy producenci. Albo robią je sami, albo w kooperacji z mniejszymi firmami. Zakres modyfikacji jest bardzo szeroki. Aby bliżej ze sobą zestawić osie, należy wszystko to, co jest między nimi, przenieść za kabinę i zamontować w formie takiej pionowej wieży. A widziałeś kiedyś poziomą wieżę? Zostawmy wieżę samej sobie. Pomówmy o innych cechach. Spotyka się siodła z dwoma kierunkami ruchu. Wzdłuż i w poprzek ramy. Niemal obowiązkowe są kabiny sypialne, chociaż akurat w tym przypadku wykorzystywane w tej roli za dnia. No i musi być dyskoteka. Różnego rodzaju światełka, odblaski, no i oczywiście tablice ostrzegawcze. No jak sroka, tylko świecidełka w głowie. Poza stroboskopami interesujące są dwufunkcyjne wersje ciągników siodłowych. W niektórych przypadkach, zwłaszcza na rynku niemieckim, konie przygotowane są do szybkiej transformacji w ciągnik balastowy. Polega to na zamocowaniu nad siodłem skrzyni z balastem dociążającym osie holownika. W takich pojazdach oprócz siodła znajduje się też sprzęg przyczepowy z przodu i z tyłu. Największe naczepy tego typu mają własne zasilanie w postaci tzw. powerpacka. Istnieją też takie naczepy, które po odczepieniu od ciągnika samodzielnie mogą się poruszać i to w każdym kierunku. Jak nie zaciągniesz hamulca w swoim aucie na pochyłości, to ono także może się samodzielnie poruszać. A propos poruszania się, dodatkowym wyposażeniem naczep do transportu ponadnormatywnego są wciągarki linowe oraz najazdy. Przydają się najczęściej, gdy maszyna samobieżna ma kłopoty z wjechaniem na pokład. A propos pokładu, to jeden z nielicznych elementów nowoczesnych naczep, który bywa wykonywany z drewna. Trudno zrezygnować z zalet drewna w transporcie ponadnormatywnym. Jest surowcem elastycznym, tanim i bardzo łatwo go w razie uszkodzenia wymienić. W odróżnieniu od ciebie, bo tak się przyssałeś, że trudno cię ruszyć. Właśnie, ruszyć. Konwój z gabarytem nie wystartuje bez odpowiedniej obstawy. Oczywiście nie możemy zapomnieć o samochodach pilotujących. Bez pomocy pilotów trudno trafić do celu czy zachować bezpieczeństwo. Wariatów na drogach nie brakuje. Pchają się, ryzykują. Na siłę chcą wyprzedzić taki transport ponadnormatywny. I to jest właśnie jedno z zadań pilotów, aby utrzymać ich w ryzach. W związku z czym te pojazdy pilotujące muszą być dobrze widoczne. Większość transportu ponadnormatywnego odbywa się nocą, a więc po takiej eskapadzie najlepszym odpoczynkiem jest sen. Dlatego wnętrza takich pojazdów mają funkcję mieszkalną. Ale czasami wozi się tam także sprzęt i narzędzia służące do czasowego demontażu infrastruktury drogowej. Nie można było prościej powiedzieć do demontażu znaków? Zostawmy znaki tam, gdzie stoją. Czy nie prościej zrezygnować z takiego transportu? Przewozów ponadnormatywnych nie da się zastąpić.
Dzięki nim szybciej buduje się mosty i wiadukty, szybciej uruchamiane są fabryki. A na drodze dzięki nim bywa ciekawie. Sami przyznajcie, że robi to na was wrażenie.